Podziękujmy. Podziękujmy gorące brawa. Nie żałujmy. Nie żałujmy. To są ci wspaniali sędziowie, którzy im pomagają w tym siódmym turnieju tutaj, który odbywa się tutaj w pięknym, malowniczym mieście o nazwie Rzeszów. Jeszcze raz gorącymi brawami, a ja tradycyjnie dziękujemy. Dziękujemy panowie i zapraszamy w 2018 roku. Kilka taktów dobrej muzyki. Prosimy. I widzą państwo, no wspaniałe nagrody, no coś wyjątkowego. Gorące brawa, no widzą państwo, jak to ładnie wygląda. I jeszcze panie prezesie, prosimy dołączyć i będzie wspólna fotografia, 3 minuty dla fotoreporterów stacji radiowej i telewizyjnej. Panie prezesie, prosimy dołączyć. A jeszcze jeden trener gdzieś na zginął. Jeśli go nie będzie, to myślę, że Paweł Matejkowski, jeśli mnie słyszy, prezes zaprasza dokładnie pan Janusz Wiśniewski. Jest tutaj, zapraszamy, jest gorące brawa, jest prezes Janusz Wiśniewski, towarzyszy asystentów, którzy pomagają tutaj panu prezesowi, bo można powiedzieć, że 6 grudnia jest święty Mikołaj, ale dzisiaj Mikołaj w wersji oryginalnej to jest Janusz Wiśniewski, który wręcza wspaniałe nagrody, człowiek, który przygotował ten wspaniały turniej, to już siódme, żeby ten turniej odbył się tutaj w pięknej, malowniczym mieście oraz w Rzeszów, a dokładnie tej pięknej hali sportowej. Także panowie sędziowie, prosimy przejść, ja tu imię miejsca, proszę podejść, żeby to ładnie wyglądało. Panowie dziennikarze, troszkę miejsca, widzą państwo również wspaniałe nagrody. A już za chwileczkę, kochani, no kto bohaterami będzie i kto jest dobry, wspaniali zawodnicy. Tym kieruję słowa do was. To jest przyszłość narodu polskiego. Podziękujmy wszystkim zawodnikom. Gorące brawa dla nich. Ale brawa, brawa minister rodzice. Darna się, to jest nagroda. Nagroda, że te wspaniałe dzieci tutaj zawitamy do pięknego Rzeszowa, a dokładnie na tą. Schować, tak się nie uczymy. To była tego Oryżana. Pamiętam, była taka wspaniała woda o nazwie Oryżana. Ale proszę państwa, czekamy, bo jeszcze widzę tam sędziowie jeszcze dzisiejszego spotkania. Już dochodzą, widzą państwo, nawet objęcia prezesa Janusza Wiśniewskiego. To taka radość. My tworzymy rodzinę, my tworzymy wspaniałą. Bardzo dziękuję wszystkim za przyjazd do nas na turniej, bo bez was impreza byłaby zbędna. Bez sędziów by się impreza nie odbyła, ale również impreza by się nie odbyła bez pomocy moich kolegów z innych klubów. I bardzo bym prosił przedstawicieli klubu Mieleckiego, Kolbuszowskiego, Starachowickiego i Robczyckiego, ponieważ i członkowie ich klubów pomagali nam tutaj na macie i za to im bardzo chcę podziękować. I gorącymi brawami. Podziękujmy. Podziękujmy gorące brawa. Nie żałujmy. Nie żałujmy. To są ci wspaniali. Widzą państwo, no wspaniałe nagrody. No coś wyjątkowego. Gorące brawa. Gorące brawa. No widzą państwo, jak to ładnie wygląda. I jeszcze panie prezesie, prosimy dołączyć i będzie wspólna fotografia. 3 minuty dla fotoreporterów stacji radiowej i telewizyjnej. Panie prezesie, prosimy dołączyć. No jeszcze jeden trener gdzieś nam zginął. Jeśli go nie będzie, to myślę, że Paweł Matejkowski, jeśli mnie słyszy, prezes zaprasza dokładnie pan Janusz Wiśniewski. Jest tutaj, zapraszamy. Jest, gorące brawa. Jest. Człowiek, który odbiera wspaniałą nagrodę. Panie prezesie, prosimy dołączyć do wspólnej fotografii. 3 minuty dla fotoreporterów stacji radiowej. Panowie, jedziemy. I panowie, dziękujemy ślicznie. Panowie, jeszcze raz podziękujmy gorącymi brawami sędziom. Panowie, dziękujemy. Prosimy zająć swoje miejsca, a my już małymi kroczkami przechodzimy. Proszę, gorące brawa, gorące brawa,
Yeah.
Thank you.